Jednym z ciekawszych wydarzeń przedostatniego dnia 25. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej był występ Poliny Borisowej. Polina Borisowa pochodzi z Rosji, ale mieszka i tworzy we Francji. Na dużej scenie bielskiej Banialuki wykreowała ona świat przy pomocy białej taśmy klejącej. Spytaliśmy ją o inspirację tego niezwykłego języka scenicznego. Poszukiwałam wśród wielu rzeczy i zjawisk. Improwizowałam przez 3 miesiące, nagrywając to wszystko kamerą. Oglądałam i czasami coś mi podpowiadało. O, to jest interesujące. I powstał ten spektakl. Zadziwiające jest to, że przy pomocy taśmy z niczego powstaje coś. Zawsze lubiłam rysować, a to taki sposób rysowania na scenie. Nie trzeba malować, biała taśma całkowicie wystarczy. Na początku chciałam opowiedzieć o drodze, o podróżowaniu. W końcu przekształciło się to w podróż życia i koniec tej podróży. W tej ostatniej chwili jest coś fascynującego. Czeka się na nią tak długo, a gdy przyjdzie, jest zdziwienie. To już? Jaka to była piękna podróż. Myślę, że ten spektakl jest o samotności. Wiele starszych kobiet jest samotnych, w szczególności aktorek, dlatego czuję się w to zaangażowana. Kiedy jest się młodym, można krzyknąć, jaka jestem popularna. Ale parę lat później mówi się, gdzie się wszyscy podzieli. Zapytaliśmy Polinę Borisową, dlaczego historia o samotności i starości daje tyle radości widzom. Oh, that's interesting. Być może dlatego, że niesie nadzieję. I wtedy przychodzi myśl, nie jest tak źle, może być zabawnie. Być może widzowie śmieją się, ponieważ powtarzam prawdę, którą dobrze znają. Mam mamę, która mieszka tuż obok, albo ja też kiedyś taki będę. Muszę zadzwonić do moich rodziców. I'm really happy that I can sew it. Oh, thank you. The best public ever.